budynek Senatu. Przykro mi, mistrzu Skywalker. Panna została wezwana w pilnej sprawie związanej z Senatem, ale zostawiła dla ciebie ten hologram. Sektor przemysłowy. Ani, przepraszam, że zostawiam tą wiadomość i nie rozmawiam z tobą osobiście. Jest pilne spotkanie i nie wiem, kiedy wrócę. Za tobą tęsknię. Wiem, że oboje mamy swoje obowiązki. A teraz, kiedy jesteś rycerzem Jedi, pozostało nam mniej czasu dla siebie. Kocham cię. Hej! Kocham cię, Ani. Zdaje mi się, że to senator Padma Amidala znowu. Ładny. I jak na zabawkę Jedi. Czy twoi mistrzowie wiedzą? Ale to nie jest najważniejsze. Przybyłam na Coruscant w poszukiwaniu Voice'a, ale on i Kenobi nie są w tym momencie dla mnie osiągalni. Ciebie jednak udało mi się spotkać i z pewnością zaczniemy od bólu. Wpierw zabiję osobę, którą kochasz, a potem zabiję ciebie. Nie. Wpierw zabiję ciebie. Żałosne. Dlaczego marnuję swój czas na walkę z tobą? Odszukanie twojej miłości nie powinno być takie trudne. Senator zginie pierwszy. Nie, trzymaj się od niej z daleka. Mogłam pozbawić cię twojej głowy, chłopczyku. Może następnym uderzeniem to zrobię, ale chciałam, żebyś wiedział, że mogłam to uczynić. Ostatnim razem, kiedy walczyliśmy, miałeś szczęście. Tym razem ja jestem mistrzem. Ty natomiast nie jesteś w pełni zrozumieć potęgi ciemnej strony mocy. Jak mało o mnie wiesz i o moim rozumieniu siły. Więc teraz mnie zabijesz, Skywalkerze. Po prostu pozwolisz mi zginąć? Nie sądzę. To nie są rzeczy, które robi Jedi. Prawda? To jest zbyt złe. Nieprawdaż? Czy tu udajesz kogoś, kim nie jesteś? Do zobaczenia, Asal.